Siema, siema, skrapmechanik multiplayer, w opisie link do G2, gdzie macie dobre gierki w dobrych cenach. Yo, 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 yo. Ała, ała. Aaa, ja cię kręcę. Ojejku, co to było za wyprawa? Blax, co się takiego stało? Ała, chyba się rozbiliśmy, blazik. Blax, ja nie mogę się ruszyć. Ała, ała. Tak ciężko się ruszyć. O, patrz, jak znieruchomiałem. O nie. O nie, ledwo się ruszam. Dobra, podniosę się. Blax, wszystko mnie boli, co się najlepszego stało. Jo, pali się statek, uciekaj, ewakuacja. O nie, statek się pali, ty mnie dom. No nie, o ja cię kręcę, wszystko legło w gruzach. O w mordy, patrz co się stało z naszym statkiem. No nie, wszystko legło w gruzach, co się najlepsze odprawia. Panie Plax, jak ty prowadzisz? Mówiłem, że mieliśmy zbudować helikopter i to ale nic nie wyszło. Popatrz, no, spójrz na tamten budynek, no ledwo go widać, no delikatnie zahaczyłem o niego, no. No delikatnie zahaczyłeś o niego, no faktycznie ledwo. Panie Plax, mówiłem ci, zbudujmy ciężarówkę, to będzie łatwiejsze, a ty nie uparłeś się na samolot, żeby zbudować. To ja poradzę. No, jakbyśmy zbudowali ciężarówkę, to nie byłoby takich wypadków, no. Nie byłoby. No, no dobra, panie Plax, to co teraz robimy? Chyba musimy teraz badać teren, bo jesteśmy na jakiejś innej wyspie, totalnie na bezludnej wyspie. Musimy zgasić ogień, bo napali nam się statek. Okej, a jak się gasi? Już wiem, ja zgaszę. Gin ogniu! Za honor! Nie działa, panie Plax, próbowałem, nie wiem. Nie, przeszukam szafki, może coś jest w szafkach, a właśnie, nic nie bo ma. Tutaj może nie ma nic w szafkach, nie. Co? O nie, o, ale myślałem, że coś się może zachowało. Ej, szukamy, no. Szukamy wiadra, dawaj. Wiadra musimy znaleźć, ja cię kręcę. Patrz, tu jest woda. Dobra, ej, to, bo chodzi o to, że jesteś brudny, to idę się kąpać. Nie, idziemy zgaść ogień, mam wiadro jedno. Poczekaj chwilę, a ja, ja pływam, Plax. Patrz. Co tam znalazłeś, już to cię idę. Tajemniczą skrzynkę, która świeci. BAM! Skrzynka świeci i wypadły z niego, co to jest? Zabrałeś się, nie zdążyłem przeczytać. Położę ci. Co to jest? To jest circuit board. Circuit board? Circuit board. Jak to podnieść? Jest dla ciebie wiaderku. O, mam. Circuit board? Circuit board. O, tu jest na jak, patrz, no, jest jakiś obraz. Weź sobie wiaderko, tak. Poczekaj, ja tutaj będę analizować, to tak, bierzesz soil? Takie coś robisz, wiadrukujesz to. Nie, najpierw to rzucasz ziarenko. Weź sobie wiaderko prawym. A, faktycznie. I patrz, teraz podchodzimy do wody. I nabierasz wody. I możemy biec, gasić pożar. O, faktycznie. Wow, ale to jest technologicznie rozintegrowane. Myślałem, że zostawimy to jak na zawsze. Czemu chcesz zgasić pożar? No bo tam się palą różne rzeczy, można je podnieść. Widziałeś, tam koło się paliło. Koło się paliło? Koło się paliło. Ej, teraz zgaszę tutaj, bo węgiel tu się pali. O, zgasiłem. No mówię, że kamienie właśnie. No lepiej było zgasić te kamienie, wiadomo. Jeszcze by się rozprzestrzeniło. Wypchnęłeś mi w ogień. No. To ty tędy nie przejdziesz, ja tędy przejdę, fiu! Ale... Biegnij po wodę! Znalazłem, poczekaj chwilę. Co? Co to jest? Ziemniaki chyba znalazłem, nie jestem pewien. No ja, czas gasić najpierw. Jakiś znalazłem, wow! Plax, znalazłem dużo fajnych rzeczy i karton znalazłem. Wszystko zabrałeś? No, a co ty? Sam lubię! Nie! Lepiej papier toaletowy znalazłem, Plax! Papier toaletowy znalazłem, Plax, mówię ci, ale mega. I karton znalazłem, przyda nam się do budowy. Ej, to jest obrazek, patrz, instrukcja. Taki człowiek jak ty, ale tacy młodszy jakiś i ogolony, musi znaleźć baterię i włożyć ją do tego. Dobra, wtedy uruchomimy statek i odlecimy stąd. Skąd my weźmiemy takiego krasnala bez brody? No skąd my właśnie weźmiemy? Wszyscy u nas mają brodę. Jest jakiś w ogóle widok, żeby zobaczyć ten? Z perspektywy trzecioosobowej? Mnie? Jak leżysz na łóżku? U nie! Atakują nas! O Boże, tutaj jest! Ja cię kręcę, jakieś stwory z kosmosu! Już rozwalony. Ale niebezpiecznie się porobiło, przestraszyłem się. Ej, tu trzeba zgasić jeszcze, bo tu są jakieś inne rzeczy. Chodź pójdziemy jeszcze pozgasić trochę. Nie ma problemu. Co ty robisz? Skrapuję jego nogę. Refire. A, że ten! Oskurowujesz, żeby mięso mieć, tak. Oskurowujesz. Więcej gaszenia. Tak, więcej gaszenia. Musimy zgasić to do końca, bo jest sytuacja bardzo drastyczna. Okropnie. I my zgaszonko. Dobra, biegniemy szybko. Nie ma ten. Dawaj. No. Strażak Blacik i strażak Plax. Biegniemy uratować. Zgasiłeś to? Kibel zgasiłem, no. A ja teraz tu zgaszę. Picie jest. My!
To jest kibelku? Piciu było. Plaga! To jest zniszczalna wanna. I ona jest zniszczona? Nie wierzę, ale no. Numer. Pierwszy raz w historii świata wanna została zniszczona. Wanna została zniszczona. No to już... Jak już wanna została zniszczona, to już apokalipsa chyba nastała, panie Plagi. Masakra jest, gościu. Tak mi się wydaje. Dobra, tu się jeszcze trochę pali, może zgaśmy to całkowicie, żeby ogień się nie rozprzestrzenił. Możemy profesjonalnie to zgasić, a nie tak, tam jakieś popierdółki, dokładnie. Wiesz? Dokładnie, zgaśmy to profesjonalnie, no. Bo ja się boję, że się ogień rozprzestrzeni, a wiesz, że ja się boję ognia. Tak. No. Już biegnę, już ale lecę. Ale fajnie biegniesz, jesteś takim małym krasnoludkiem. Ty wcale jesteś większy, to wiadro jest prawie tak jak ty. O, no. Zgaszę tu. A ja tu zgaszę. Fiu. Ale mam ładny dom teraz pogaszony. No i teraz jest gitara siemką. No. Co nie? Ładnie to teraz wygląda i klasa. Ej, a tu jeszcze trzeba zgasić. Nie, no musimy nie, zgasić. Tu niech się pali, będziemy mieli widno w nocy. Aha. I ciepło w środku będzie na pewno. No, no dobra. No. No, to obejrzyj jeszcze w kółko, czy tutaj jest jakiś przycisk. Daj, szukamy skrzynków. No, ja tu obejdę to wokół, zobaczę, czy tutaj coś ciekawego jest. Gdzie nie? Z tobą? Tu się pali jakiś las i on tak wiecznie będzie się palić i wygasi się? No nie wiem. No. O, znalazłem skrzynkę zieloną. Ty. O, i co tam ciekawego jest w środku? O, circuit board, nasze ulubione. Circuit board znaleziony. Tak. Dobra, Plak, chodźmy zobaczyć, jakie zniszczenia tam zrobiłeś. Tu jest więcej circuit board. No to zbieram te circuit board. O, znalazłem, nie wiem co to znalazłem, chyba zestaw jabłek znalazłem. To są te ziarenka, wiesz? Do farmy. O, będziemy zasadzić tam chyba, co nie? Będziemy mogli zrobić później farmę, tak. Uuu, pićku. Cyk. Jeszcze jedna skrzynka tu jest. Dobra, no to dawaj, lecimy z nią. Tak. Popatrz, kto tu rządzi. Trzeba sprawdzić ten budynek, czy tam czasem nie ma jakichś rannych osób, które oberwały delikatnie. No. Jaka dziura wielka. Co tam się dzieje? To chodzi ci o ten budynek? No lekko o niego zahaczyłeś, muszę powiedzieć. No tak leciło. Że on jeszcze stoi skubany. Nie no, trzyma się elegancko. Dobra, idziemy go spenetrować, zobaczymy co jest w środku. Fajnego. O, wiadro! Siup, mam wiadro. Co nie? Zobacz jak się wolno po schodach wchodzi. Tak, trzeba podskakiwać chyba. Nie jest łatwo. O, jaki tutaj tunel ktoś przemontował. Ostrożnie. Nie no, plaks, ten teren jest opuszczony. Gdzie tam jakiś spada? O nie. Chyba śpią. O nie, biegną! Jest robot jakiś elektryczny, z elektryczną kuleczką! O, załatwiłem go. Dawaj, niszczymy go na cacy, uff. Już no, załatwieni. No. Goście bez szans są. Powiem źle trafili. Ci, że dramacik był troszeczkę, był stresik. Nogi robotów, popatrz, bierz jedną. A tego się nie da chyba rozwalić. No, czego? Chyba nie za bardzo. No, ścian. Nie. Dobra, oskurowujemy, to będziemy mieli skórę z robotów. Dobry skóra pomysł. Skóra z robota, tak zwany złom. To jest to. O, bateria! Jest bateria do naszego statku? Tu, patrz, jaka jest wielka. O, faktycznie jest tu bateria. Tu ona wypadła, akurat się tak ustawiła grzecznie na widoku. Gitara, to bierz ją i idziemy zamontować to w naszym statku. Tu spenetrujmy jeszcze ten budynek do końca. Ej, tu coś jest, zobacz. Tu jest jeszcze piętro. Cześć, a myślałem, jeszcze jest piętro? Pss, pss. O, faktycznie. Laks, ty jesteś jakiś czarodziej. No. O, parkoury z Gmoda. No, nawet lepiej. To tam, oskuruj to. Dobra, to weź to oskuruj. Tam jeszcze wyżej się da. No, ja idę zobaczyć. O, skrzynkę tu znalazłem, panie Plaks. Nawet lepiej. I jabłko znalazłem. Jabłko? No, jabłko. Miam. Jabłko. Jak tu jest jakiś ograniczony ekwipunek? Chyba duży jest. Tak, jest ograniczony, ale pod tabem masz. Pod tabem, no faktycznie. Całkiem sporo jest miejsca póki co. No, to prawda. Dobra, panie Plaks, to co robimy? Mogę bateria. Tak skoczyć, a mogę tak skoczyć z samej góry? Jasne, że możesz. No, nie jestem pewien, ale chyba stała mi się krzywda. Nie przeżyłeś? No nie wiem, zabolało mnie trochę, zabolało mnie. Znaczy, przeżyłem oczywiście. O, przeżyłeś? Tak, papier toaletowy, który miałem w ekwipunku, zamortyzował napadek. Nie widziałem, jak się wywracasz. No, dobra, chodź szybko, baterię zamontujemy. Jaki kawał spadł. No, ty to zrobiłeś mi z tego pranka. O nie. Pranksterze. Popchnął mnie. Myślałem, ten prawie na zawał umarłem. A zjadłeś coś?
A, dobry pomysł, zjem buraka. Regenerowało. Czaj, buraka zjem. Buraka. O, burak. Mówi, ja nie mam za dużo jedzenia, musimy farmę otworzyć, no, chyba, burak wiesz? Burak to średnio regeneruje. A nie, coś tam regeneruje. Regeneruje, regeneruje. A bo to tak z czasem, tak pomału regeneruje, no, życie. Wow. No, buraki nie są szybkie w leczeniu ludzi. Ja powiem ci, że tutaj to nieźle to wygląda. Dobra, to no, co wbijamy? Wbijamy, oddajemy baterię. To dawaj, wsadzaj ją tutaj. No i teraz nas to tak działa. Yeah. No i możemy wracać. O, tutaj nawet się coś odpaliło. Tak. Co tu mamy? Craftbot. To to jest. Blok nie został znaleziony. Co to jest? A, bo ty masz wersję polską. Musisz sobie angielską ustawić, bo polska jest jeszcze nieobsługiwana. Aha, okej. Okay, ale okay, tu jest tak. Silnik, krzesło, krzesło, koło i łożysko, karton i te. I guziki. Mówisz? No na pewno musimy sobie to zbudować. Ja zbuduję te narzędzie do budowania. I to się różnych rzeczy kraftuje. A, widzę, tak, no. Ja to zbuduję to narzędzie do łączenia rzeczy, to jedno nam w sumie wystarczy, no nie? Chodzi ci o tego konektula. Tak, ja zbuduję konektula. Dobra, to zbudujmy konektula i będziemy robić dalej. Normalnie. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. A żeby cardboard block 10, to muszę mieć 5? 5 drewna. A, kumam, kumam, okej. Okay. No. A, żeby z kartonu robić, a może z drewna robić też? Też można pewnie, co nie? Tak, można budować z drewna normalnie, od razu. Tylko, że kartonu będziesz miał więcej niż drewna, ale będzie dużo słabsze niż drewno. Mamy ten i to jest Scrap Gas Engine. Aha, to można tutaj normalnie samochód zbudować. Więc... A są tylko... No. A to jakoś się rozwija? Bo na razie tylko 6 tu craftingów mamy. No, 9, ale na... tak, to się później, później pewnie będzie więcej rzeczy, no. A, kłam, kłam. Dobre, ale nie będę ci zdradzał szczegółów. No, nie zdradzaj, nie zdradzaj. Ej, kurczę, zapadła noc, plaga się, bo lekko boję. No. Zetnijmy parę drzew może. No, ale tak w nocy to jest bezpieczne w ogóle? Wiesz co? Może nie, ale rozwalimy te roboty, to zarobimy wtedy tych, circuit boardów. No, circuit boardów zarobimy. Kurczę, strach tutaj jest troszkę, no, chodzić troszkę o tej porze. Ta jest, a może zasadźmy rośliny? Może zamie... Teraz w nocy? O. No. Możemy jak chcesz, nie ma problemku. No, na pewno musimy, bo ja już nie mam żarcia. Co tu się robi? Zbierasz drewno. A, faktycznie. I tak po prostu je roztegowuję. Roztegowujesz, a później zbierasz, korzystając z przycisku E i go oskurowujesz. Wziąć, a można wziąć... A, można też... Tak, kumam, kumam. Ta, a jak ty tak robiłeś, że ty tak to na stojąco kładłeś? Brałem do ręki i kładłem z powrotem. A to nie, to i tak mi należąco kładzie. A, bo te nogi robota chyba się inaczej ustawiają niż drewno. A, dlatego. No. Dobra, to ja skurowuję te drewno. Dobrze, no, dobrze. O, drewno oskurowane. Dobra, oskurowuję kolejne drewno. Ej, ale to drzewo jak chcieliśmy, to starczy nam na chyba na kilka lat tak dużo tego. Tak mi się też wydaje, że co najmniej na kilka lat nam starczy. No zobacz, ile tego drewna tutaj mamy. Ja już mam 30 drewna. No mówię, przecież to my chyba w życiu tego nie oskurujemy całego tego pniaka. A da się tu drzewa sadzić, żeby nowe pniaki wyrastały? Drzewa będą odrastać. No to nice. To tak, takie materiały, które są tutaj naturalne, to raczej sobie wracają. Co by to nie było. Dobra, ja oskurowuję kolejnego drewniaczka. Też kolejnego staram, ale mi odjeżdża pnioczek. Tak? Może ty chcesz żyć po prostu. Tak? Po prostu poczuł natury. Zostaw się. Panie, bo to chodziło. No, bo te drzewa czują. A małe gałązki. Ja cię kręcę, to chyba będzie najbardziej epicka nasza przygoda, co nie? Gościu. No, jeszcze niedawno budowaliśmy ciężarówkę, a teraz zobacz, co się dzieje. No nie? Jaka to jest, kurde, różnica, nie? I teraz tego... jakbyś chciał zbudować ciężarówkę, to ile drzew musisz ściąć, że gościu? Że też nagrałeś 400 odcinków i dopiero się zdecydowałeś na ten survival, co nie? A, zawsze tak myślałem, a samemu to nie będę grał, poczekam z Bloody zagra w Scrapa. No bo nie wiem, czy wiecie, że survival to już dawno był, tylko plaga po prostu nie mógł się zdecydować, bo mówił, nie no, widzowie nie chcą survivalu, widzowie chcą oglądać, jak buduje ciężarówkę. Tak no, było. Tak było. Dokładnie. Normalnie. Cyk, ale, ale będzie oskurowanko. No, chłopie. Chłopie, no. O, dobra, oskurowuję następne. Dobra. Na szczęście się świecą i widać, że ty oskurowujesz. Jest tu jakiś w ogóle sposób zapisywanka? Jak ja wyjdę, czy wejdę? Zapiszę się wszystko, tak. No to dobrze, u bo mnie? Ja się chyba nie chciałbym, żeby to straciło się wszystko. Moje rzeczy też się zapiszą, mam nadzieję. Nasze drewienko się zapisze, tak. Ale mój ekwipunek się zapisze, mam nadzieję. Myślę, że tak, no jesteś jako grasz. Dobra, no, chodźcie na farmę. Dobra, idziemy na farmę farmić, dobrze. Ja nie mam nic jedzenia, chłopak. Nic. Dobra, to ja zasadzę, bo ja się znam na sadzeniu. Tu nawet jest kilka gotowych już, że tylko wystarczy tam ziarno wsadzić, podlać.
Dobra, dobra, to widzę właśnie, o. Bo jest kilka tych dołków koczonych, no. A i to dobra, ja posadzę. Poczekaj. A ja też posadzę. O, patrz, plant. Widzisz? No wiem, wiem. No i klasa, i teraz jak ja posadziłem, to teraz trzeba to polać wodą, wiesz? No, no. To ja teraz, o, tu biorę wodę. Na wodę nalałem i ja teraz tutaj chyba leję to, tak? Normalnie. O, i udało się, widzisz? I jedno podlane. No, ale a da się kilka obszarowo polać? Zobaczymy. Można próbować pewnie. Ciężko jest obszarowo polać, niestety. Tak, ciężko jest obszarowo polać. Widzę, że polałeś obszarowo. Nie trafiłem nawet jednego. O, dwa naraz mi się udały. O, nice. O nie! Widziałeś? Co się stało? Nieautoryzowane farmienie wykryte. O, co to znaczy? Bo powiem ci coś takiego, że tu jest taka historia. My na tą planetę przylecieliśmy po to, bo tutaj dzikie roboty zaczęły atakować farmerów, no nie? No to ładnie, żeśmy przylecieli, co nie? Tak, bo te roboty zostały stworzone po to, żeby pomagać przy farmie, czyli żeby kosić zboże i takie tam, co poszło, no nie? Co poszło nie tak w takim razie? Nie wiem, coś im się popsuło w głowach i stwierdziły, ej, wiecie co? Będziemy rozwalać wszystkie farmy i wszystkich farmerów. O no. Nie! No i tutaj... Ci właściciele planetki mówią, ej, plaga i blady, przyleciajcie ratować planetę. No i jesteśmy. No to ładnie, żeśmy przylecieli. Rozwaliłeś jakiś tam ten nadajnik po drodze, co nie? Ja mówię, pomogliśmy. Ląduj. Ja powiedziałem, weź wyląduj na lotnisku, a ty mówisz, daj spokój, blady, jestem mistrzem prowadzenia, wyląduję w lesie. No i ja mówię, nie zmieści się pomiędzy tym, że tą sosną, a tym wielkim wieżowcem. A on mówi, ja się nie zmieszczę, no to patrz. Mistru, zahaczenie o wieżowiec, tak było. Tak było, podtrzymaj mi kole. Podtrzymaj mi kole było. Ej, Plax, a jak się robi takie, te, górki ziemi, jak to się robi? A to no. Z ziemi, masz worki ziemi w ekwipunku. A, po prostu, o to je ci chodzi. Kładziesz. A, worki ziemi, a faktycznie, poszukaj. Dobra, powinieneś teraz mieć, bo ich tu trochę się ich walało. Tak, mam. Ja tu drewno zbieram. Mam nawet ziemniaki, chcesz może ziemniaka, może po ziemniaku będzie. Posadź wszystko po trochę, bo każde warzywko ma trochę inne właściwości. Ja uważam, że najlepsze są te... Nie, ale ja mam lepiej, mam ten pojemnik z ziemniakami. Jak się wyrzuca pojedynczo? Pojemnik z ziemniakami to są naboje w tej grze, wiesz? Ja myślałem, że jedzonko to będzie. Nie, pojemnik z ziemniakami to są naboje, bo jak będziemy mieli właśnie pistolety, to będziemy strzelali ze sprężonego powietrza z ziemniaków, tak jak się robi działko na sprężone powietrze. Nieźle. Ej, jak jesteś bardzo głodny, to mam jeszcze pomidora. No, koło. Pomidora masz? No, znalazłem. Ty gadasz ją. No, albo go, nie, albo może go zjem, w sumie zastanawiam się, jak myślisz zjeść go? Zjedz sobie jak masz ochotę, pewnie. A tak. Zjem sobie, co tam. Ej, i wiesz co, mamy taki problem, mamy tylko jedną parkę, rolkę papieru na całą naszą wyprawę, więc musimy oszczędzać ją. Dobra, to będziemy wydzielać rację na każdy dzień. Dokładnie, na każdy dzień będzie wydzielana racja, musimy to oszczędzać, bo to jest tak jak z apokalipsą, że trzeba oszczędzać właśnie papier toaletowy, a mamy go wyjątkowo mało, więc ten. A czy ty popsikałeś? I nawozem. Taki psikarz nawozowy, on przyspiesza wyrastanie. A, faktycznie, no to teraz to chyba raz dwa, za 20 godzin tu mi pokazuje, że wyrośnie. Nie. Za 20 godzin będzie atak robotów na tą farmę. O kurczę, no. Czyli jednak jest gorzej. Jest 20 gorzej. Godzin w czasie rzeczywistym, no to mamy dużo czasu. trochę tego czasu jest, nie ma się co przejmować. No. Dobra, nie ma się co. Ale nie myślę, że na dzisiaj to może być właściwie tyle, bo noc się kończy, zaraz wstaje dzień, to pójdziemy dalej na przygodę, nie? O, faktycznie, bo już tyle czasu minęło. Dobra, to elo, elo! Cześć, pa!